Ja mogę powiedzieć o tym programie, który prowadzę razem z Gosią Pawłowską, Poradni Monar. To jest program, który opiera się nie tylko na pracy prawnika, ale przede wszystkim się opiera na pracy psychologa. I co ja tam mogę zaobserwować, jeżeli chodzi o tą, ładne słowo, kohezję tych dwóch zawodów? Mianowicie, że ludzie, za nieprofesjonalne słownictwo, wyprowadzani na prostą, później wychodzą na ulicę i policja traktuje ich w sposób niehumanitarny, szorstki, żeby nie powiedzieć, że narusza ich prawa, no to to ma negatywny wpływ na proces zdrowienia. Jeżeli ja uświadamiam ludzi, jakie są ich prawa, to już sama ta wiedza, mam wrażenie, że troszeczkę ich daje pewną pewność siebie. Także oczywiście można skarżyć różne czynności policyjne. To niezależnie od skutku, który bywa mizerny, to jednak w jakiś sposób pozwala tym ludziom wyładować się, jak i mieć świadomość, że oni walczą o swoje prawa. A też troszeczkę przytyka policjantów, którzy na przyszłość będą może bardziej ostrożnie typować ludzi do zatrzymywania i przyjdzie na 48 godzin. Jak tak obserwuję pracę, zresztą nie tylko pani Pawłowskiej, ale także... Ja bym chciał powiedzieć Państwu to, co mi polecił mój kierownik z Poradni Monar, mianowicie, żeby mieć świadomość, że narkotyki to nie są tylko prawa człowieka, tego jak policja może traktuje osoby zatrzymywane, jakichś kwestii kulturowych, tam się teraz panel toczy drugi, czy też po prostu przyjemności, to też są problemy związane z uzależnieniem. Mamy mnóstwo osób, które zaczynały od jednego jointa, a później poszły dalej. Jak i wiesz, mam osoby, które paliły marihuanę i nie mają żadnych problemów. Ale jednak cała ta działalność psychologiczna, terapeutyczna kierowana jest do pewnej grupy ludzi i ma na celu przede wszystkim nauczyć ich odpowiedzialności za swoje czyny, również to, że ponoszą odpowiedzialność karną. I akceptacji. Jak tak patrzę się na ludzi, to naszych klientów, to wielu z nich nie akceptuje samych siebie używających narkotyków. Z tego powodu czują wstyd, mają obniżoną pewność siebie, mają, są mniej pewni też w relacjach z innymi osobami. Jeżeli się zwiększa ich pewność siebie, to oni jakby zaczynają mniej się interesować narkotykami, ale przynajmniej pewne inne zainteresowania się pojawiają w ich życiu i są też bardziej świadomi strat, które ponoszą z powodu używania narkotyków. Te straty oczywiście mogą być zdrowotne, jak i również prawne. Bardzo ważne jest zakorzenienie w rolach społecznych. Jeżeli ktoś ma rodzinę, ktoś pracuje, szansa, że będzie intensywnie używał narkotyków jest znacznie mniejsza, no bo tamte grupy społeczne będą go powstrzymywać. Jemu też będzie chcąc czy nie chcąc zależeć na tym, żeby jednak się przed tymi osobami pokazać, ich zaufania nie zawieść. I też ważne jest w ramach programu, który realizujemy w Poradni Monar, ograniczenie zachowań ryzykownych, które towarzyszą konsumpcji narkotyków. Do nich zasadniczo się zalicza seks, do nich się zalicza no, też takie rzeczy jak prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego, różne niebezpieczne zachowania, w tym być może wdawanie się w awantury na ulicach. To wszystko ma na celu pewne emocjonalne unormowanie tych osób, a temu też służy pomoc w sprawach prawnych. Metoda, którą stosują psychologowie, opiera się na akceptacji samego siebie. Ja rozmawiałem parę razy z psychologami, oni odnoszą wrażenie, że takie staromonarowskie szkoły, że praca, rozkazy, izolacja, może w stosunku do niektórych mają jakiś sens, być może potrzebują takiego nakierowania, ale w przypadku wielu osób rodzą bunt, opór i przekaz nie trafia. Dlatego przede wszystkim akceptuje się osobę, która używa narkotyków, akceptuje się również używanie narkotyków. Wiadomo, dobrze byłoby, żebyś nie używał, ale skoro używasz, okej, jesteś taki, jaki jesteś. I z tego poziomu stara się powoli budować tą taką świadomość społeczną. Dane nadmiarowe i ja dziękuję Państwu za uwagę.
Jakieś pytania?